Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy równanie, w którym nasza niewiadoma, czyli nasz x, jest podniesiony do czwartej, do drugiej potęgi, czyli tutaj będziemy wprowadzali dodatkową zmienną, no i tą zmienną niech będzie t. Czyli możemy zapisać, że x kwadrat równa się t, no i oczywiście t musi być większe bądź równe 0, bo jeżeli dowolną liczbę podniesiemy do potęgi drugiej, to w wyniku otrzymamy albo liczbę większą, ewentualnie 0. No i teraz zobaczcie, jeżeli podstawiamy sobie zmienną t w miejsce x kwadrat, to to, co mamy po lewej stronie, możemy na razie sobie zapisać jako 8x kwadrat i jeszcze do potęgi drugiej, bo to jest nadal x do potęgi czwartej, dodać 5x kwadrat, odjąć 12 równa się 0. No i teraz w to miejsce oraz w to, czyli pod x kwadrat, podstawimy t. Mamy zatem 8t kwadrat, dodać 5t, odjąć 12, równa się 0. No i do rozwiązania tego równania kwadratowego wykorzystamy deltę. Czyli możemy zapisać, że a jest równe 8, b to 5, natomiast c minus 12. Delta to oczywiście b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c. Czyli b do kwadratu to 5 do potęgi drugiej 25, odjąć 4 razy 8 i razy minus 12, czyli mamy 25 minus razy minus da nam plusik, 4 razy 8 32, no i tutaj pomnóżmy już sobie, 32 razy 12 to będzie 384, zatem delta to będzie 409. No i teraz, skoro delta jest większa od zera, to wyznaczmy sobie pierwiastek z delty, czyli to będzie po prostu pierwiastek z 409. No i ponieważ delta jest dodatnia, to wiemy, że będą dwa rozwiązania, 2t, czyli zapiszmy, że t1 to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to będzie minus 5 odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2 razy 8 to jest 16. No i tutaj uważajcie, pamiętajcie, że t, tutaj sobie zaznaczyliśmy, ma być większe bądź równe 0. Zatem w liczniku na pewno wynik będzie ujemny. Nieważne jaki to będzie pierwiastek, jeżeli od minus 5 odejmiemy jakąkolwiek liczbę, to na pewno wynik będzie na minusie. Jeżeli liczbę ujemną podzielimy przez 16, to na pewno tutaj otrzymamy wynik mniejszy od zera. Czyli to oznacza, że to nie będzie nasze rozwiązanie. Tutaj już x liczyć nie będziemy, ponieważ t nie spełnia tego założenia, które było podane w tym miejscu. Jeżeli chodzi natomiast o t2, to wyznaczymy to ze wzoru minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Zatem t2 to będzie minus 5 dodać pierwiastek z 409 przez 16. No i faktycznie tutaj na pewno otrzymamy liczbę, która będzie większa od zera. Zatem to t nas jak najbardziej będzie interesowało. My oczywiście chcemy poznać nie t, a chcemy poznać tak naprawdę x. Czyli teraz robimy sobie podstawianie do tego, co zapisaliśmy tutaj. Czyli x kwadrat równa się t. Czyli w naszym przypadku x kwadrat równa się minus 5 dodać pierwiastek z 409 podzielić przez 16. No i gdy mamy taką sytuację, zobaczcie, że po lewej stronie mamy potęgę parzystą, no w tym przypadku drugą, a po prawej stronie mamy liczbę dodatnią, to mamy dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to będzie pierwiastek z 4, czyli 2, natomiast drugie to będzie, uwaga, minus 2, bo minus 2 do kwadratu też da nam 4. I taka sama sytuacja będzie w tym przypadku. Skoro mamy x do kwadratu, po prawej stronie mamy liczbę dodatnią, to też mamy dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to będzie pierwiastek z tej liczby, czyli pierwiastek z minus 5 dodać pierwiastek z 409 przez 16, lub drugie rozwiązanie minus pierwiastek z tej liczby, czyli minus 5 dodać pierwiastek z 409 przez 16. No i teraz jeszcze trzeba sobie tak popatrzeć, trzeba rzucić okiem, czy nie można tego zapisać w jakiejś prostszej postaci.
No oczywiście możemy to sobie zapisać w ten sposób, zobaczcie. Czyli rozdzielić to na dwa oddzielne pierwiastki, czyli w liczniku mamy minus 5, dodać pierwiastek z 409, a w mianowniku mamy pierwiastek z 16. A pierwiastek z 16, wiadomo, będzie równy 4, czyli takie nasze rozwiązanie to będzie minus 5 dodać pierwiastek z 409 przez 4 i w takiej postaci możemy to zostawić lub, no i bardzo podobnie tutaj, x równa się minus pierwiastek z minus 5 plus pierwiastek z 409 przez pierwiastek z 16, czyli 4, czyli to równanie posiada dwa rozwiązania. Zatem możemy powiedzieć, że liczba pierwiastków tego równania wynosi 2. Mamy pierwszy, drugi pierwiastek, zatem poprawna będzie odpowiedź C.